Lidii Staroń. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Pewnie będzie troszkę dłużej. Szanowni Państwo, kim powinien być rzecznik? To funkcja wymaga przede wszystkim niezależności. Niezależności. Nie tylko od innych polityków i partii, ale także niezależności od różnych grup interesu. Walczących o zawłaszczanie państwa dla swoich własnych potrzeb. Tak nie powinno być. Rzecznik powinien być osobą odważną, bo walka z różnego rodzaju układami dla dobra obywateli wymaga ogromnej odwagi. Dlatego rzecznik powinien być odporny na wszelkiego rodzaju próby wywierania na niego nacisków. Ale jednocześnie rzecznik powinien być osobą o wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne. Tak mówi ustawa. Osobą wrażliwą na ludzką krzywdę. O tym wprost mówi ustawa, a zatem być blisko rzeczywistych problemów ludzi. Z jakim borykają się obywatele w relacjach z instytucjami i innymi podmiotami. Ten urząd wymaga empatii, ale też umiejętności komunikowania się. Wymaga umiejętności budowania mostów i porozumień ponad podziałami politycznymi. Rzecznik powinien być praktykiem. Chodzi o kompetencje nabyte na bazie wieloletniej praktyki w pomocy pokrzywdzonych, nie teoretykiem. O tym również wprost stanowi ustawa. Musi mieć doświadczenie. Nie musi być prawnikiem. Gdyby to był warunek, znalazłoby się w przepisach. Nie ma tego w przepisach. Dzięki temu może zachować obiektywizm, większy dystans w ocenie pracy organów stojących na straży prawa. Korzystając z opinii specjalistów z danej dziedziny prawa. Kiedy jest potrzeba, powinien stawać po stronie zwykłych ludzi. Nawet wtedy, kiedy ochrona praw człowieka wymagałaby wyjścia z kolizją z interesami osób wykonujących zawody prawnicze. Taki powinien być rzecznik, tak uważam. Spełniam te wszystkie kryteria, aby prawidłowo, a przede wszystkim zgodnie z interesem obywateli pełnić ten urząd. Za mną jest mandat zaufania 5 kadencji parlamentarnych. W każdych wyborach ogromne poparcie. Jestem senatorem niezależnym, należące do najwyższych w Polsce. To wyraz zaufania wyborców, którzy widzą, że poszanowanie praw i godności każdego to nie są dla mnie puste hasła. Podjętych tysiące interwencji. W każdej z nich wykazywałam błędy prawne, merytoryczne i formalne, a nierzadko złą wolę różnych instytucji, osób fizycznych, prawnych. Stałam po stronie obywatela, któremu nikt nie chciał pomóc. Pomimo, że zwracali się do nich i do instytucji, i do prawników. Także przeciwko organom państwa, gdy te obywatela krzywdziły. Za mną są także inicjatywy ustawodawcze, niezwykle potrzebne dla ludzi. Praca w komisjach sejmowych i senackich, 5 kadencji. I zawsze Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie, ustawodawcza i w Sejmie, i w Senacie, a także Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji. Także Trybunał Konstytucyjny. Byłam po dwóch stronach. I po jednej stronie jako wnioskodawca i po drugiej jako przedstawiciel Sejmu. Że tak powiem, walczyłam o ludzi, o prawa, wolność i własność spółdzielców, na przykład jako wnioskodawca. Ze mną jest także tysiące udanych interwencji, tysiące konsultacji i współpraca z instytucjami, rzecznikami, ministerstwami, ale także organizacje, z którymi jestem cały czas w kontakcie. Dzięki tym kompetencjom skutecznie pomagłam
milionom osób. Powiem dlaczego. Nie tylko załatwiając sprawy indywidualne, ale także podejmując korzystne inicjatywy legislacyjne dla dobra szerokich grup. Dlatego tak wiele osób prosiło, abym była kandydatem. Podstawą mojego działania był, jest kontakt z obywatelem. Jest źródłem moich inicjatyw na przestrzeni lat, 20 lat. Tworzenia dokumentów w procesie legislacyjnym. Wiele z nich to już dziś obowiązujące prawo. Mam za sobą wiele lat współpracy z różnymi instytucjami. Podejmując inicjatywy, nie działam pojedynkę. Korzystałam i korzystam z uwag i wsparcia specjalistów z danej dziedzinie prawa. Rzecznik ma też zaplecze, ma urząd, biuro, nie działa sam. Mam przy tym umiejętność budowania porozumień z osobami o różnych przekonaniach i szeroką wiedzę praktyczną. Trzeba podkreślić, że sam dokument potwierdzający formalne kwalifikacje, czy prawnicze, czy inne, to nie wystarczy. Sama ustawa w słowach, że rzecznik ma wyróżniać się wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne i wrażliwość społeczną, podkreśla, że ma to być przede wszystkim człowiek. Nawet wysokie zawodowe kwalifikacje bez wrażliwości na krzywdę ludzką wydaje się, że nie powinny być tylko, nie mogą być wystarczające. Działaniem dla dobra obywateli, przepraszam, działam dla dobra obywateli i mam ich od lat poparcie. Po co jest rzecznik? Rzecznik jest po to, aby stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela. I tak jak mówi ustawa, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. To znaczy stać przy obywatelu, bronić go przed krzywdą, przed opresyjnym państwem, przed bezprawnym działaniem, walczyć o prawa człowieka i obywatela. To robię ponad 20 lat. Ludzie wiedzą, że działam na ich rzecz od zawsze i od zawsze jestem ich rzecznikiem. Ja powiem kilka przykładów, a dlaczego o tym powiem. Przez wiele lat walczyłam o prawa spółdzielców skutecznie. Spółdzielcy to jest kilkanaście milionów ludzi. I przecież byli inni rzecznicy. Dzięki uchwalonej w mojej inicjatywie ustawie, do której przekonałam parlamentarzystów różnych opcji, miliony ludzi mogły stać się właścicielami nabytych przez siebie lokali. Wcześniej było tak, że zapłaciłeś za lokal, za mieszkanie, ale nie byłeś właścicielem. Mało tego, było tak, że pomimo tego, że zapłaciłeś za mieszkanie, to można było wyrzucić rodzinę, ciebie z tego mieszkania. Bez żadnych pieniędzy. I przez te wszystkie lata ludzie prosili o pomoc. Za tę walkę dla dobra ogromnej rzeczy obywateli naszego kraju zapłaciłam bardzo wysoką cenę. Stałam się obiektem ataków. Dzisiaj też tak jest. Za każdym razem, jak jest ustawa, jak jest działanie, to tak właśnie jest. Ataki na mnie nie zmieniły mojego działania na rzecz ludzi. Doświadczyłam prób wywierania nacisków. Potrafiłam się im oprzeć. Udało mi się obronić te przepisy, jeżeli chodzi o uwłaszczenie. Chociaż oponenci uruchomili cały arsenał środków. Nawet z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie zdołali osiągnąć swojego celu. Po rok 2018, grudzień, wtedy, kiedy Trybunał powiedział, co prawda ludzie zapłacili za mieszkania, mieliśmy już przepisy 2007, zapłacili za mieszkanie, ale nie muszą być ich właścicielami tych mieszkań. Powiedziałam nie. Tak nie może być. I pomimo tego, że był w
wtedy projekt rządowy, że trzeba było drugi raz płacić za to mieszkanie, udało się, bo napisałam swój projekt. Dzisiaj on jest prawem. I dzięki temu ludzie mają mieszkanie. Są właścicielami tych mieszkań. Dlaczego o tym mówię? Niedawno, no 2-3 tygodnie temu złożyłam, bo wiem, że tych przepisów jeszcze, które chodzi o spółdzielnie, powiedziałam, to jest kilkanaście milionów ludzi. Jeszcze trzeba, żeby były korzystniejsze i lepsze. Złożyłam projekt, jeżeli chodzi o wybory powszechne. Czyli nie tak rano o 3-4 rano i prezes będzie wybierał Radę Nadzorczą. Tak jak było niestety. Tylko żeby były to tajne, powszechne do urn. Jest projekt. Dostęp do dokumentów. Granica, jeżeli chodzi o pieniądze. No może być, jak może być tak, żeby pensja, wynagrodzenie było prezesa, który jest pracownikiem. 60 tysięcy miesięcznie, 50? Jest granica. Tych przepisów jest dużo więcej. Tylko dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię, że walczyłam przez lata, żeby tak było. Ten projekt jest poparcie wszystkich. I że tak powiem, i tej strony, ja jestem w centrum. Natomiast przez te wszystkie lata ludzie chodzili do rzeczników. Ja sama chodziłam do rzeczników, ja sama chodziłam. I nie było zmiany, nie było, nie tylko, nie było reakcji. Bo przecież to nie rzecznik ma to zrobić. Nie ma takiej możliwości. Ale przecież rzecznik powinien działać z ludźmi. Po prostu z ludźmi. Tak się nie stało. Następne sprawy. Dzisiaj mówiliśmy o tych spółdzielniach, ale to nie tylko, bo tych problemów jest bardzo dużo. I ja powiem tak, szanowni posłowie, ja wiem, że chcecie, żeby szybciej, że to jest, można się śmieć, ale to jest krzywda ludzi. I to nie chodzi o puste słowa. Chodzi o to, o działanie. Właśnie na rzecz ludzi. Powiem tak, udało mi się oczywiście, jeżeli chodzi o spółdzielnię, poszłam do Trybunału, wygrałam w Trybunale. Dzięki temu była poprawki, jeżeli chodzi o nowelizację. Tych przepisów są lepsze, dużo lepsze. Tak jak powiedziałam, że jeszcze walczymy, żeby było bardzo dobrze. Ale są inne obszary, choćby obszar egzekucji. Ja nie słyszałam, żeby któryś rzecznik powiedział, albo wskazał, albo pomógł, że trzeba coś zrobić. No jak to może być tak, że przychodził nieraz zresztą komornik i zabierał co chciał. Nieważne, że ktoś był dłużnikiem czy nie. Trzeba było 7 lat, żeby zmienić te przepisy, że jest nowa dzisiaj ustawa, a po kolei były nowelizacje dotyczące różnych, bo nie chodzi tylko o opłaty. Albo choćby taki przykład. No wcześniej było tak, że była asysta policji razem z komornikiem, ale pieniądze za to brał komornik. 900 zł. Więc trzeba było lat, 7 lat, żeby zmienić przepisy. Tych zmian było dużo, dużo więcej. Bo nie tylko sprawa, ale także jest sprawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Bo udało się, i to też moja inicjatywa, żeby, że tak powiem, pełnomocnikiem ofiary przestępstwa był radca prawny. Wcześniej tak nie było. Następna rzecz. To też ważna, bardzo ważna, bo było wcześniej tak, że na przykład były różnego rodzaju zeznania fałszywe w sądzie, w prokuraturze. I wtedy jakie to były?
Wobec kogo to było? Wymiaru sprawiedliwości. Nic nie mogłeś zrobić. Byłeś pokrzywdzonym, ale nic nie mogłeś zrobić. Zmieniło się to. Te przepisy się zmieniły. Jeżeli chodzi o egzekucje komornicze, to mogę mówić godzinami, ale nie chcę, bo wiem, że państwo chcecie, żeby szybciej. To prawo się bardzo zmieniło. Przede wszystkim jest nagrywanie czynności komorniczych. Już nie ma tych skarg takich, jak były. Ludzie w końcu wiedzą, co się dzieje w koło. Opłaty są inne, mniejsze oczywiście. Nie jest tak, że jest egzekucja, jest tylko zawiadomienie, że ma być i potem komornik bierze za to pieniądze, a tej egzekucji wcale nie było. Licytacja. To już cały... Tego jest tylko tyle. Ale następną rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, to też lata, 5 lat walki, żeby była skarga nadzwyczajna. Do naszego biura jest tyle próśb o pomoc, o krzywdę, żeby coś zrobić. Błagamy, pani senator. I ja widzę, że mają rację. I dlatego, jak widziałam różnego rodzaju wyroki, czasami to jest zwykła pomyłka. No mam taki przykład. Zwykła pomyłka, panie pośle, gdzie sąd się pomylił. Nawet chciał naprawić tą pomyłkę, ale sąd drugiej instancji powiedział, nie można. Nie można, tak ma być. Sentencja jest ważna, a to uzasadnienie nie jest ważne. Ci ludzie dzisiaj nie mają gospodarstwa. No przecież jest rzecznik. Oni poszli do rzecznika, do tego, który jest. Wiele razy. No i co z tego? Jest skarga nadzwyczajna. Szukaliśmy instytucji prawnej takiej, która by pomogła ludziom. Udało się. Dzisiaj to jest. Jest skarga nadzwyczajna. Udało mi się niedawno jeszcze przedłużyć też termin. Ale jest jeszcze jeden obszar. Wielki obszar krzywdy, patologii. A lichwa. Wszyscy wiedzieliśmy, że tak się dzieje. Przecież wszyscy wiedzieliśmy, że tak powiem, jak te zdania. To jest taki obszar wielkiej krzywdy ludzi, ile jest ofiar lichwy. Ja złożyłam zawiadomienie, to wtedy, pamiętam, to było 800 osób. 800 osób, jeżeli chodzi o lichwę. I trzeba było coś robić. Znowu 5 lat, żeby coś zrobić. Dzisiaj są. Są przepisy karne. Oczywiście trzeba jeszcze dalej walczyć. Są już w końcu granice, jeżeli chodzi o koszty pozaodsetkowe, bo wcześniej to było tak. Odsetki to jest jedna, a te koszty pozaodsetkowe to było, no nie wiem, mieliśmy 7%, 13% i nic nie można było zrobić. Mamy taką sprawę, gdzie człowiek miał pożyczkę 500 zł, zapłacił już 50 000 i ma dług, dzisiaj jeszcze ma dług, prawie 200 000. No czy to jest normalne? Od tego jest rzecznik. Ja sama chodziłam do rzeczników. Prosiłam o pomoc. Także tutaj, ale teraz machnęłam ręką, powiedziałam, w sytuacji, kiedy jest polityka, tak zwana brudna polityka, w sytuacji, kiedy ważniejsze są partie, to nie ma człowieka. Dlatego ja bardzo o tym długo myślałam. Ale wiem, że ofiarą to będą ludzie, po prostu. I dlatego dzisiaj jestem kandydatem, jeżeli chodzi o rzecznika. Lichwa to jest jeden z takich obszarów, który, że tak powiem, pokazywał mi, że to nie są ludzie biedni tylko, średni, przestępcy.
przestępcy to są stamte, oszuści to są z tamtej strony. Ale tam też są ludzie bardzo bogaci, bo myśleli, że to jest państwo prawa. Tyle lat. Zmieniło się teraz. Oczywiście bardzo się dużo zmieniło, ale jeszcze czas na te zmiany. Jeszcze jeden jest pakiet, jeżeli chodzi o lichwę. Też złożyłam, jest w Senacie, mam nadzieję, że za chwilę będzie w Sejmie, bo mówiliśmy przepisy karne, mówiliśmy granica, ale także jeszcze sprawa przecież notariuszy. Tak jak komornicy. Już dzisiaj nie mamy tych skarg, nie mamy problemów. To przy tych sytuacjach, gdyby było nagrywanie czynności, to nie byłoby żadnego problemu. Jest teraz w Senacie projekt i mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej będzie prawem. Tak samo wcześniej, jak były umowy przewłaszczenia nieruchomości. Ludzie nawet nie wiedzieli. Za 100 zł, mamy taki przykład, 2,5 tysiąca, że tak powiem, sprzedane gospodarstwo, 11 hektarów, dom i wszystko inne, gospodarstwo. I oprócz tego, jeżeli chodzi o ustawy, projekty, a potem prawo, trzeba było walczyć o ten projekt, że tak powiem, czy proces legislacyjny skuteczny, to także są sprawy ludzi. Tych spraw w moim biurze, właśnie dlatego chciałam zrobić takie podsumowanie, 16 tysięcy przez te wszystkie lata. I to są sprawy ludzi. Krzywdy, oszustwa, rodzin, kontaktów z dziećmi. To jest całe pole, żeby pomagać. Przepisy, ale jeszcze w tej sprawie. Po to jest rzecznik, żeby stał koło obywatela, z nim. Nie obywatel ma walczyć, tylko rzecznik dla niego, na jego rzecz. Pomagam także osobom niepełnosprawnym. Też udało się zmienić przepisy. Chodziło o ostatnie, to chodziło o wyczerpanie sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów wcześniejszych. Dzisiaj jest normalnie tak, jak trzeba. Nawet jak trzeba było, ile lat, żeby to zmienić, jedna z tych osób, tych ofiar wypadków samochodowych czekała, aż ja w momencie miałam pewno, że tak powiem, problem z zdrowiem, to czekała, bo się okazało, że no nie można było tego zrobić. Tak samo sprawa historii. Tutaj pani poseł powiedziała, która jest bardzo, bardzo ważna. I to teraz, dlaczego, już bym teraz nie powiedziała o tym, ale mamy 12 czerwca jest ten dzień, gdzie udało się zmienić, bo wcześniej to było tak, że to były Narodowy Dzień Pamięci Ofiar nazistowskich obozów i tak dalej. A to są niemieckich. 2 lata walczyłam, żeby to zmienić. Udało się. Dzisiaj to wygląda inaczej. Wszyscy powiedzieli tak. Ale trzeba było 2 lata o to prosić. I jedna, i druga strona. PZD. No to już też pani mówiła, tutaj byłam wtedy w Trybunale, ale to najpierw to trzeba było tyle czasu, żeby to zmienić. Bo się okazało, że tam jest ten problem. I nie będę opowiadała o tych wszystkich próśb, które są w moim biurze. Nie będę mówiła o tych akcjach, chociaż o jednej powiem. Prawny GPS. To jest bardzo ważna akcja. To jest taka akcja nauki prawa w szkole, gdzie chodzimy, to wiele lat chodziłam, to nie jest tam
jeden raz, czy latami chodziłam z całą grupą ludzi, sędziów, radców, no różnego, prokuratorów, kto tam jeszcze, żeby pomagać młodym ludziom. Okazało się, że potrzeba jest olbrzymia. Naprawdę, to nie jest tak. Wydawało się, na nauczyciele mówili, oj, oni wszyscy wiedzą. Nie wiedzą. Naprawdę nie wiedzą. To jest zupełnie inaczej. I teraz, co widzę jeszcze, jakie obszary problemów. Tego jest tak dużo, ale powiem takie, że tak powiem, ogólnie. Z mojego doświadczenia. Oczywiście trzeba skończyć sprawy spółdzielców, lichwy. Bardzo ważna jest skarga nadzwyczajna, bardzo która jest przecież pośrednikiem właśnie jest rzecznik i prokurator. Więc nie ma tu problemu, tylko naprawdę pochylić się trzeba nad sprawy tych ludzi. Chodzi o też problemy pracowników. No oczywiście to jest prawa należytego wynagrodzenia, godnych warunków, ale z naszych tych, że tak powiem, spotkań z ludźmi jest sprawa mobbingu. Naprawdę ona jest. I wiemy, że to jest problem. Dyskryminacja. No też i o tym możemy mówić bardzo dużo. Ale także też o tym trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi, co z tym zrobić, czy chodzi o przedawnienie roszczeń pracownika, jeżeli chodzi, bo jest pracodawca, który jest najważniejszy i jest pracownik, który czasami się bardzo boi działać, jeżeli chodzi o roszczenia. Więc to jest ta sprawa, którą trzeba zrobić. Także rodzina, kontakty. To jest dzisiaj lawina. Rolnictwo. Tutaj to jest sprawa szczególnie, żeby te gospodarstwa, to rolnictwo, te małe były konsumentem. To jest rzecz, ale od której można rozmawiać. Oczywiście mieszkalnictwo, to powiedziałam, to nie tylko spółdzielnie. Nie tylko. Mamy bardzo dużo prac i bardzo dużo różnego rodzaju próśb, jeżeli chodzi o rynek deweloperów. To naprawdę, to chodzi o tą umowę oczywiście, więc tutaj też trzeba o tym mówić, bo bardzo często jest tak, że zapłaciłeś za mieszkanie, nie masz mieszkania i okazuje się, że księga już jest zajęta, po prostu nie ma. Masz tylko roszczenie. Tych rzeczy mamy dużo. Wsparcie konsumentów. No tutaj to można o tym mówić i mówić, ale mówię, chcę bardzo krótko, bo wiem, że już Państwo chcecie, żeby już prawie kończyć. Tu sprawa nie tylko konsumentów, ale także sprawa świadomości. Bo ja mówię, co trzeba zrobić, ale ja wiem, współpracowałam z jednym z rzeczników, Januszem Kochanowskim, jeżeli chodzi o poradniki różnego rodzaju, przez wiele lat. I to jest sprawa też wiedzy, świadomości, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Rodzina, to też mówiłam, czyli wsparcie w opiece nad dziećmi. No za każdym razem mówimy o, żeby to było razem z działalnością zawodową, obowiązki rodzica i kontakty, ale to już zdrowie, to już nie będę opowiadała. I jeszcze, to też jest taka, mamy bardzo dużo teraz spraw, jeżeli chodzi o instytucje finansowe. Tego jest bardzo dużo. Na pewno wszyscy Państwo wiecie, ile jest problemów, jeżeli chodzi o działanie tych instytucji, ale czasami tych takich, te, które nie powinny być instytucjami. To też takie są, bo tutaj tam wchodzi też lichwa i oszustwa w internecie. Ileż tego jest?
to o tym też trzeba mówić. Ja nawet mam pomysły, ale to nie. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj ja złożyłam zawiadomienie, bo też tu do nas przychodzili ludzie, jeżeli chodzi o kredyty w szwajcarskiej walucie. I ja uważam, że to jest przestępstwo. Złożyliśmy zawiadomienie, dzisiaj ta sprawa, to nie jest wcale śmieszne. Naprawdę to wcale nie jest śmiesznie, panie pośle. Dziś ta sprawa jest w Szczecinie, jeżeli z tego co pamiętam, a ostatnio niedawno był zresztą wyrok Francji, właśnie, że tam bank jeden był skazany, tak? Niedawno, więc to nie jest takie... Znaczy nie jeden, ale mówię akurat wyrok z Francji, tak? I o chyba takim dużym wymiarem, znaczy dużym obszarem, to jest wymiar sprawiedliwości. Czyli skarga, ale to jest, no tego jest tak dużo, ale chcę, że tak powiem, błędy różnego rodzaju. I dwie sprawy, już będę naprawdę kończyła. Dwie sprawy. Nie ma ustawy dotyczącej biegłych. To jest problem. To jest wielki problem. Naprawdę to nie jest tak. My za każdym razem mamy w różnego rodzaju sprawach problem, jeżeli na przykład jest tak, że idzie dana opinia do sądu, sąd mówi, że nie jest potrzebna, bo jest byle jaka. No naprawdę byle jaka, ale i tak płaci. Na przykład. Nie ma tej ustawy. Syndycy. Tutaj też nie ma granicy. Tutaj jest tak, że właściwie na początku masz majątek jeszcze, a potem już to są lata opłat, jeżeli chodzi o działania. I oczywiście kończąc, powiem tak. Na pewno, jeśli będę rzecznikiem, na pewno będę korzystała z instytucji skargi nadzwyczajnej. I z tych wszystkich innych, które są, jeżeli chodzi o działanie rzecznika, zacząc od artykułu chyba 13, następne dalej, 16, wszystkie. Dlatego, że narzędzia są bardzo duże. Można tak dużo zrobić dobrego, że jestem pewna, że oczywiście jeżeli... Zresztą ktokolwiek, ale jeżeli będę rzecznikiem, to szczególnie artykuł 14 czy 16, to daje takie możliwości działania rzecznika, że można zrobić tak dużo dobrego dla ludzi. I oczywiście kończąc powiem, że ze swojej strony wyrażam gotowość współpracy ze wszystkim. Tak jak zawsze, ze wszystkim. I to nie są przecież różnego rodzaju instytucje, organizacje, z każdym człowiekiem, z każdym, żeby pomóc. Liczę oczywiście na poparcie mojej kandydatury i mam tylko wielką nadzieję, że właśnie ten urząd nie będzie zawłaszczany przez żadną partię. Moja osoba gwarantuje nie tylko niezależność od wpływów polityków czy różnych grup, ale gwarantuje, że wtedy ten urząd zawsze będzie urzędem dla obywateli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani.